Rozpoczynamy siódmą edycję zawodów międzynarodowych, zawodów International Gravel Cup 2019, na które przyjechało ponad 100 uczestników z 9 krajów, takich jak Hiszpania, Grecja, Tunezja, Cypr, Anglia, Włochy, Maroko, Niemcy, no i oczywiście Polacy. Pogoda jak na razie zapowiadana jest zmienna, więc zobaczymy, jak to w rzeczywistości wyjdzie. Wiatr dosyć mocno wieje, ale ma ponoć siadać. Hello, my name is Jana Stockfish and I'm here today for the first time, and yeah, I'm happy to go to this beach and have a nice evening and make have a lot of fish. No, flonderka wzięła na śledzika, dosyć daleko, przy dużej fali. Jakieś rozpoczęcie jest, druga już też jest, także walczymy dalej. Pierwsza tura rozpoczęta, niestety prognoza pogody się potwierdziła. Pogoda jest niezbyt ciekawa, przelotne opady deszczu, mocny wiatr, spora fala. Myślę, że pobijemy w tym roku kolejny rekord ilości opadu deszczu, który spadnie. Ich werde 68 Jahre alt, davon habe ich 64 Jahre gefischt, also ein paar Jahre sind das schon. Und beim Gravel Cup hier bin ich jetzt das, ja, das erste Mal war ich nicht da, ich glaube das siebte Mal. Tolle Veranstaltung. Das ist sowas von gut organisiert, diesmal mit ganz vielen Nationen, das ist fast wie eine Weltmeisterschaft, das ist richtig toll. I am Simone, I'm from Italy. And my first time in Poland, I love Poland. So, hallo, mein Name ist Hossein Mabrouki von Medfishing Tunisia. Ja, gefällt mir sehr gut Polen. Auf jeden Fall komme ich nochmal nächstes Jahr. Wetter war nicht so gut gestern und heute, aber jetzt wir haben schönes Wetter, die Sonne scheint in Polen. Und ich freue mich hier zu angeln. Flonderka, 39,5, niemiecki robak. Sprawdza się jego skuteczność. Śledź wprawdzie też była jedna, ale mniejsza. Także do wody z nią. I am Gareth. The fishing is very different, as it's not a lot of tide movement. There's a lot of small fish, but there's a lot of good fish, a lot of garfish, a lot of flounders. Really great fishing. Ich angle gerne, weil mein Papa mit mir was unternehmen möchte. Wir angeln beide gerne, weil wir zusammen mal was unternehmen möchten. Ja. Und deswegen kann ich euch nur sagen, die Natur genießen und das am Wasser. Mein Name ist Arthur Neitsch. Ich komme aus Berlin, Deutschland. Ich will heute hier beim Pokal angeln, Plattfische und wenn ich Glück habe, vielleicht auch einen Hornfisch fangen. Ansonsten haben wir heute im Verhältnis zu gestern ein viel besseres Wetter. Die Brandung, die steht schön aufs Ufer zu, sodass da eine Menge Bewegung im Wasser ist und vielleicht treibt da auch Nahrung hoch.
und dann bekommen wir vielleicht auch Fische. Soy Fernando Ocon de España. Venido a Polonia, invitado, y me gusta mucho este mar. Sabe muchos peces, pero hoy no. Mi país se pesca muy diferente y saben otro tipo de pescado, de peces más grande y más pequeño. Dwa lata temu udało mi się wygrać Grauwela jako najlepszy Polak, a 3 lata z rzędu jestem na pudle juniorów. Według mnie surfcasting to jedna z najlepszych metod wędkarskich. Można sobie posiedzieć na plaży, pooddychać świeżym powietrzem, poopalać się nawet i od tego złowić fajne ryby. Nie, jedna. Nie, są dwie. Ogólnie plądry dzisiaj wszystkie na Tuwisa. Na Tuwisa i Belony. Cały czas. I coś się dzieje. Przeważnie wygrywa Belony. Dzisiejsze rybki idą na zbożny cel, idą na hospicjum. Ale dzieci będą miały świetną rybkę. Złowić jedną belonę, nie była za wielka w tej fali, później dosyć długo trzymałem na belonę, ale już nic nie powtórzyłem. Zacząłem łowić plądry, tutaj po prawej stronie mam troszeczkę dołek, złowiłem 11 plądr, dosyć dużo jest drobnej, 4 duble, troszeczkę upierdliwe jest zielsko. Potrafi nawet w czasie rzutu zablokować przelotki i urwałem 2 wystawy. Jak co roku na naszych zawodach robimy te zawody rzutowe, w których zazwyczaj startują zawodnicy, głównie zawodnicy z Polski i z Niemiec. W tym roku udało się Polakom wygrać wszystkie 3 pierwsze pozycje czołowe. Na pierwszym miejscu Bartek Hempel, którym udało się wykonać rzut 188 metrów. Mamy rzutówkę grauwelowską, zdecydowaliśmy się na zmianę ciężarków, na trochę zwalniające loty, takie skrzydełkowe, 120 gram, ponieważ nie za bardzo kontrolujemy, co się dalej dzieje, bo widoczność mamy na jakieś 200 metrów, także chcemy się ograniczyć w 200 metrach. Hallo, mein Name ist Uwe Heimisch vom Degerteam aus Deutschland. Gestern hatten wir die erste Runde. Gestern hatte ich 31 Fische hier im Strand. Und heute beginnt gleich die zweite Competition. Und dann wollen wir mal schauen, was wir dabei rausholen. Proszę bardzo.
Pierwsza ryba. Pierwsza ryba, Michał, przyniosłeś mi szczęście po prostu. Wyhaczanie flądry nie jest rzeczą prostą. Trzeba najpierw mieć patyczek w otworze gębowym, chwycić koniec żyłki i delikatnie okręcać rybę wokół własnej osi. Proszę bardzo, i flądra jest odhaczona i normalnie może miałaby nawet jakąś szansę na przeżycie. Trudno ocenić. To akurat odbyło się naprawdę bezboleśnie. I teraz ją oczywiście mierzymy. Sprawdzamy, czy ryba spełnia kryteria zawieszenia do punktacji. Ryba spełnia kryteria, prawie 27 cm, więc ryba na razie wędruje do pojemnika i czekamy na sędziego. Druga tura trwa. Pogoda, dzięki Bogu wiatr troszeczkę ucichł, fala się zmniejszyła, przez co automatycznie łapią zawodnicy więcej belon. Niestety, ale utrudnia trochę też łowienie nam mgła, która jest bardzo gęsta i bardzo krótka widoczność. Ale zawodnicy nie narzekają, bo ryba dobrze bierze. Alter ist von mir, da war ich 10 Jahre alt. Ja, und meine Tochter möchte unbedingt den guten Alter von dem Papa haben. Tja, was soll man machen, ne? Dann hat man ihr den Wunsch gewährt und hat ihr den guten Alter gegeben. Dziękuję wszystkim zawodnikom z wszystkich krajów za bardzo sportową, miłą, przyjacielską atmosferę. Pomimo, że pogoda nie dopisała, wszyscy wracali z uśmiechem na twarzy, zawarli nowe przyjaźnie i cieszą się na kolejne spotkanie na naszych zawodach. W klasyfikacji ogólnej wygrał Harald Stockfisch z Niemiec. Drużynowo wygrała drużyna z Niemiec Strand Piraten w składzie Dieter Grossmann, Jens Hapke oraz Uwe Paulitz. W klasyfikacji kobiet wygrała Jana Stockfisch z Niemiec, a w klasyfikacji juniorów wygrał Michał Bolda.